Obwodnica zawsze poprawia komfort życia mieszkańców i warunki rozwoju lokalnej gospodarki. To też potężne pieniądze i wpływ na otoczenie. Jednak dla nas inwestycja o wartości ponad 200-300 milionów złotych to jest ogromne wydarzenie i tak jak pan redaktor powiedział, historyczne na tym etapie. Obwodnice Zalewa i Morąga mają zmienić bieg historii. Miejsca te wymagają uwagi i nakładu finansowego, i czasu. Samo projektowanie może zająć minimum 2 lata. To są dwie inwestycje, jedna 5-kilometrowa, druga 20-kilometrowa. Ta 5-kilometrowa, gdzie jesteśmy tutaj, zamyka nam ciąg Olsztyn S7. Tamta z drugiej strony jest kontynuacją S7, granica województwa, droga 519. Już teraz organizowane są pierwsze rozmowy z mieszkańcami i lokalnymi samorządowcami, by jak najlepiej zainwestować środki. Jest zgoda, będą obwodnice. Jest i entuzjastyczny odbiór tej inwestycji. Na dzisiaj ten wielkogabarytowy, ciężki transport przemieszcza się przez centrum miasta 4 rondami, skrzyżowaniami z ruchem okrężnym. Są to porządne skrzyżowania, poprawiają płynność i dlatego taki ciężki ten transport się przemieszcza przez Morąg, bo się łatwo przebić. Ale to jest wielka uciążliwość i utrapienie. Hałas, zanieczyszczenie środowiska i utrudnienia w ruchu lokalnym. To nie ułatwia codziennego funkcjonowania. Jest jeszcze jeden problem. Zalewo nie ukrywa, że czuje się odcięte od świata, pomimo iż rozwój przedsiębiorstw tu kwitnie. Nie mamy ciągu łączącego Olsztyn, Łuktę, Morąg, Małdyty z Zalewo i z województwem pomorskim. Tu się świat urywał na Śródemce. Magistrala okrężna ludziom życie ma ułatwić, ale należy pamiętać i o środowisku. Utrudnienia są brane pod uwagę, tak zwana ostoja ptactwa wodnego znajduje się w okolicy. Choć nie sądzę, żeby te problemy były. Jak byłyby, to mogły być skorygowane może zwiększeniem odległości od skraju tego południowego rozlewiska. Warmia i Mazury mają świadomość, że muszą gonić inne województwa. Prace są wykonywane systematycznie i jak na razie zgodnie z planem. Jesteśmy konsekwentni w całym ciągu drogowym dróg wojewódzkich 519 i 527, bo już te inwestycje trwają od kilku lat. Najpierw były Małdyty Morąg, teraz realizujemy od Olsztyna aż do Morąga 527. Natomiast 519 od Małdyt aż do granic województwa poprzez Zalewo też zapewni taką sieciowość międzyregionalną. Dobre drogi i korzystne połączenia umożliwiają rozwój także jednostkom. Dojazd do pracy to zadanie, któremu wielu już sprostało, a dzięki dodatkowemu upłynnionemu ruchowi grupa osób zatrudnionych znacząco powiększy się także i tu. Jak popatrzymy na ten kanał, na te obszary...